Dzień dobry, witam Was w kolejnej odsłonie serii Komiksologos. Tradycyjne cztery tytuły z czterech wydawnictw. Można powiedzieć, że dzisiaj troszkę mniej ambitnie, ale to nieprawda. Chociaż mamy Conana, mamy fantasy, mamy Predatora i horror. Zawsze w tych komiksach można znaleźć dużo fajnego. Bo komiks oczywiście musi być z jednej strony inteligentną rozrywką, ale także musi być jednak rozrywką. I w tym przypadku właśnie, w tych czterech przypadkach, mamy do czynienia z takim dość rozrywkowym, ale nieco ambitniejszym pomysłem na komiks. I zaczynamy, tutaj już widzicie, od Conana. Conan Cimmerii, tom drugi, wydawnictwo Labrum, znane chociażby z wydawania Metal Hurlant i Relaxu, Labrumowego Relaxu, wydaje w bardzo dużym formacie serię Conan. Najpierw mieliśmy takiego oto Conana, którego bardzo pozytywnie oceniłem kilkanaście filmików temu. Teraz po jakimś czasie wyszedł drugi tom, a już za jakiś czas także wyjdzie i trzeci. I jest zamieszanie z Conanem. Co by mnie mówić, mamy tak naprawdę dwa, a nawet trzy Conany. Hatchetowski Conan, który jakiś czas temu wychodził, nie wiem nawet czy jeszcze wychodzi, czarno-biały, oldschoolowy. Marvelowski Conan, który wydaje Egmont, wydaje, najpierw wydawał w grubych, dużych komiksach, po tam 400 stron, Kurta Busiaka na przykład, najpierw z Dark Horse'a, później właśnie z Marvela, jak Marvel przejął Conana. Mamy takiego Avengerowego Conana, bo nawet Avengers został. I mamy takiego, można powiedzieć, europejskiego Conana z Syberii, który pojawił się dzięki temu oto komiksowi chociażby w Relaxie. I to są po prostu autorskie adaptacje opowiadań Howarda, oryginalne. Poza komiksem w każdym odcinku jest krótki opis całej biografii, tak? Skupionej na konkretnym oto komiksie wydanym właśnie, napisanym przez danego autora. Najpierw mamy córkę lodowego olbrzyma Robina Rechta, znanego chociażby z Trzeciego Testamentu i Elryka, bardzo ciekawego ilustratora, i właśnie ten Conan zaszalał, tak? Dało się złapać, tak? Że po tym fragmentach Conana ludzie chcieli coraz więcej i więcej. Myślę, że dzięki temu właśnie Labrum zaczęło wydawać Conany w twardej oprawie innych autorów. Nie będę spoilerował, opowiadał historii, ponieważ to jest bardzo przyjemna lektura. Może też niezobowiązująca, jak mówiłem wcześniej, ale jednak sympatycznie to ładnie zilustrowana, bardzo ciekawie jak zwykle poprowadzona, z pewnymi metaforyką, pokazującą pewną pulpowość oczywiście Conana. Conan to jednak postać pulpowa, ale bezsprzecznie jest to też ważna postać w kulturze, w popkulturze, no, ale też bardzo ciekawie można z niego wyciągnąć niektóre wątki. Oczywiście autorzy, tutaj Robin Brecht i późniejsi, o których opowiem, nie silili się na coś bardziej ambitnego, silili się po prostu na przedstawienie rzetelnej fabularnie opowieści opartej na opowiadaniach właśnie Howarda, i chyba trzeba im oddać to, że wykonali, jak w przypadku tomu pierwszego, bardzo dobre akcje. To jest bardzo dobrze rzemieślniczo, a może nawet i więcej, zaprezentowany komiks. Jak wspomniałem, każdy z tych komiksów, to jeszcze wracamy do tego pierwszego, kończy się króciutką opowiastką, w której możecie przeczytać właśnie o genezie każdego kolejnego opowiadania. Drugim opowiadaniem jest Szkarłatna Cytadela, której Conan, motyw Conana Króla gdzieś tam pojawia się właśnie w twórczości Howarda i właśnie tutaj też jest to prezentowane. Co ciekawe, każdy z ilustratorów, tutaj mamy akurat Luca Brunswiga i Etienne Leroux jako autora. Etienne Leroux jest oczywiście ilustratorem, Luca Brunswig jest scenarzystą, adaptatorem, znanego, możecie go z serii Urban tego autora znać. Conan
nie jest Schwarzeneggerem, tak? W zależności od tego, jaki kto to rysuje, tak jak w tomie pierwszym, wykonanie jest różnoraki. W tym przypadku mamy tutaj takiego oto Conana, bardziej takiego żołnierza, powiedzmy, wschodniego niż tego wspomnianego wcześniej Schwarzeneggera. I elementy fantastyczne są, jak wspomniałem, zawsze też jest na końcu opis historyczny. I ostatni komiks, Stalowe cienie w blasku księżyca, na Virginie Augustin. Autorem jest, akurat tego autora chyba w Polsce wcześniej nie mieliśmy do tego, więc pokazuję tutaj też. Tak, bo w internecie nie ma fragmentów tego komiksu jakoś w wersji polskiej, to jest zręcznie jest. I jak zwykle, według mnie, wart. Conan z Cymmerii, tom drugi. Jak wspomniałem wcześniej, nazwiska twórców: Robin Recht, Luc Brunswick, Etienne Leroux, a Virgin Augustin, pokazuje, jak ciekawie można zaprezentować krótkie lub dłuższe opowiadania sprzed, no, kilkudziesięciu ponad lat. W ciekawy sposób narracyjny, pozostając jednak w takim klimacie słowa europejskowskie, może nie odpowiada do Conan, europejsko, no dobrze, nie do końca. Conan jest siodowym dziedzictwem pulpowym, można powiedzieć, ale jednak nie jest to postać superbohaterska, tak jak w Egmoncie zaprezentowano tą oto tego bohatera. Mamy bardziej takie przyjemne, inteligentne, przygodowe, z elementami fantazji historie. Dzięki temu można się w Conana zapatrzyć. Tutaj chciałbym jeszcze wspomnieć o tłumaczeniu. Ewa Malec z francuskiego, co też dużo mówi, że komiks wyszedł we Francji wcześniej. I pokazuje, że ten nurt tych francusko-belgijski komiksów nadal trzyma się mocno. Więc jeśli zadajecie sobie pytanie, którego Conana kupić, to za każdym razem odpowiadam, jeśli chcecie takiego nowoczesnego, ale dobrego Conana, to kupcie Conana z Cymerii. I to właśnie wydawnictwo Labrum dwa tomy już wam przyszykował. Jeśli jednak jesteście młodszym odbiorcą, lubicie Marvel, Ubudubu, to oczywiście Egmontowski Conan jest dla was. A jeśli jesteście oldschoolami, to czarno-biały Kaczetowski, chociaż niektórzy odrzucili go po pierwszych tomach, ale wydaje mi się, że niesłusznie, bo naprawdę też tam są perełki, ale oldschoolowe. Więc Conan z Cymerii, wydaje mi się, Labrumowy, spełnia największe wymagania, jest najciekawszym i bardzo fajnie się to czyta. Te trzy historie są w ogóle, jeśli chodzi o Roberta Howarda i Córka Lodowego Olbrzyma i Stalowe cienie w blasku księżyca, to bardzo dobre opowiadania. W Krabat nad Cytadela również. Więc nie ma co narzekać, nie ma co gadać, trzeba biec i kupować Conana z Cymerii od wydawnictwa Labrum, które, jak się okazuje, jest tym dobrym, tak? Dobrze, kończymy wątek wojny polsko-polskiej i tylko pozostajemy przy komiksach i mówimy, tom drugi europejskiej serii o Conanie, opartej na oryginalnej prozie Roberta Howarda, jest bardzo dobrym tomem, jeśli oczywiście chcecie przeczytać komiks o Conanie, tak? Bo to nie jest komiks o egzystencjach i jakichś motywach parapsychologicznych. To jest po prostu komiks, porządny komiks przygotowy o Conanie. I bezsprzecznie wam go polecam. Dzisiaj w ogóle jakiś mam dobry dzień, ponieważ wydaje mi się, że każdy komiks, który opowiadam, mogę polecić. Następny komiks, Na wschód do zachodu, tom pierwszy, Apokalipsa, tom pierwszy. Scenarzystą jest Jonathan Hickman, znany choćby z serii Fantastyczna Czwórka, Tajne Wojny, Black Monday Murders, Avengers. W ogóle jest bardzo popularny scenarzysta za oceanem. Ilustratorem jest Nick Dragota, którego chociażby w Superman amerykańskiej opcji mogliśmy przeczytać. Tłumaczem jest Marek Starosta i jak widzicie 504 strony. 15 tomów w jednym plus dodatek opowiadający o całej historii. Bo to jest bardzo zagmatwana historia, ale bardzo ciekawa historia. Chyba trochę komiks, który przeszedł bez echa, a wydaje mi się, że bezsprzecznie jest to komiks dla wielbicieli szeroko rozumianego okultyzmu,
horroru, alternatywnej rzeczywistości, apokalipsy też, tak, bo w tytule ją mamy tam, gdzieś to jest. Wielbicieli politologicznych, socjologicznych, thrillerów. No tutaj jest dużo wątków, które można by wpisać. Oryginalny komiks wyszedł w Imagine, wydawnictwie, więc to też dużo mówi, że to wydawnictwo, które daje wolną rękę, że tak powiem, swoim twórcom, i oni po prostu piszą i rysują ciekawe komiksy. Na wschód zachodu Apokalipsa, rok pierwszy, jest komiksem o śmierci poniekąd, o jeźdźcach apokalipsy, którzy się odradzają, i no wszyscy odradzają poza śmierci. Śmierć jest, że tak powiem, zakochany i próbuje oddać upust swojemu złu po śmierci swojej ukochanej. Trochę to zagmatwanie brzmi, ale tak. A tak naprawdę wracamy do Ameryki. To wszystko dzieje się w Ameryce Północnej, gdzie jednak nie ma jednej spójnej Ameryki. Konfederaci i no tam wojna secesyjna trochę inaczej przeszła. Wszystko jest rozbite. Pojawiają się chociażby Chińczycy, którzy uciekli z Chin. No, dużo tego jest. Co można na końcu, że tak powiem, słowniczka, a raczej bibliografii porządnej, opowiedzieć, dlaczego, co się stało. Jest Unia, Konfederacja, Republika, Wieczny Naród, Królestwo Nowego Orleanu, Przymierze, Świątynia Przysłania, Republika Ludowa Ameryki. Tu jest cały w ogóle oś czasu, która się dzieje. To są naprawdę sporo stworzył Republika Ludowa, chociażby na mapie wszystko jest opisane, kiedy dostała niepodległość w 1928 roku, obszar, populacja 126 milionów osób. PKB nawet jest podane, wszystko to jest podane. A o co to chodzi? O, chodzi o pewne przesłanie, które pojawiło się w świecie i zmieniało świat. Jak mówiłem, na Ziemi pojawi się jeźdźca apokalipsy, czwórka jeźdźców, i oni, że tak powiem, szaleją po rzeczywistości, ale jednak śmierć się zbuntowała. Jeszcze nie do końca wszystko wiadomo. Pojawia się też bestia tajemnicza. Pojawiają się pomocnicy naszej śmierci, wątki, które się jedna na drugie nakładają. I, że tak powiem, jest to tak komiks trochę jak w Piekle Dantego. Co kolejny odcinek, coraz więcej zła, coraz więcej takiego szaleństwa fantastycznego w tym komiksie możemy znaleźć. Więc trochę szkoda, że o tym komiksie już nie jest tak głośno, a naprawdę to jest bardzo dobry komiks, taki do czytania, tak? Na wakacje idealny. Wydaje mi się, że jeśli macie jakieś wątpliwości, może ta okładka nie jest do końca jakaś przekonująca, może można by było troszkę ciekawsze, bo tutaj są nawet gdzieś tutaj napisane fragmenty innych okładek, chociażby myślę, że tak, aby była bardziej przekonująca. To jednak jest to bardzo fajny komiks w tych właśnie klimatach horror, political fiction, tak, bo to bardzo dużo jest właśnie o tej political fiction, kto z kim przystaje, tutaj zmiany rządu, wszystko polityka, za polityką stoją właśnie też ci jeźdźcy, no dużo tego jest fajnych otoczek w tym oto komiksie. Więc Na Wschód od Zachodu, Apokalipsa, rok pierwszy, Jonathana Hickmana, Nicka Drakoty, bardzo polecam, bo warto się z tym komiksem zapoznać. Nie, oprócz tego dostajecie 504 strony, więc to jest grubaśny komiks, który nie przeczytacie w 20 minut, pół godziny, ale troszkę wam tego czasu zajmie. No, ale też oczywiście nie jest to komiks, to jest komiks komercyjny, bezsprzecznie. Jest to komiks amerykański również, wydany przez Imagine, czyli nie Marvela, DC, ale jednak potentata w świecie komiksów, który jest fajny, po prostu fajny, tak, klasyfikacja fajności, tak, to jest fajny. Może dla niektórych będzie troszkę zagmatwany, na początku szczególnie, bo to trzeba w ten świat się wbić i zrozumieć do końca, dlaczego, nie wiem, Chińczycy są tutaj, dlaczego są tutaj armie, dlaczego jest Indianie, takich mają technokratyczne, jakieś takie cyberprzeżywistość, no. Nie będę spoilerował, ale naprawdę tego jest tutaj dużo takich smakołyków, z którymi warto się zapoznać. Dlatego Na Wschód do Zachodu również polecam, tak jak Conana. No nie wiem, który komiks wybrać, bo czasem próbuję wybrać najlepszy komiks dnia, tak? I chyba dzisiaj nie wybiorę. Po prostu. To są tak ciekawe komiksy, fajne komiksy, komercyjne, tak, ale też ciekawe, że trudno powiedzieć, który z nich jest ten najfajniejszy. No jak tutaj widzicie, mamy kolejną klasykę, Armadę,
Wydaje zbiorcze tom trzeci. Jean David Morvan, Philip Bouchet, twórcy, pierwszy scenarzystą, drugi ilustratorem, tłumaczy Maria Masiewicz, 196 stron, cztery oryginalne tomy, Pułapka, Odzyskanie wspomnienia, Niestały świat i Wolna strefa. Armada jest klasyką, tak? Ona wychodziła lata temu, też wtedy kupowałem. Jak większość z was, to był czas kryzysów, gdzie nie dało się kupować wszystkich komiksów. W ogóle rynek komiksowy był trochę przed tych 20 laty dziwniejszy. No ale Egmont postanowił wydać pierwszy tom zbiorczy, którego nie kupiłem, bo mam pierwsze cztery tego. Później był drugi tom zbiorczy, teraz mamy trzeci i jeszcze dwa nas czekają. Armada to konwój, to jest tysiące pojazdów kosmicznych i w tym właśnie konwoju pojawia się w tomie pierwszym nawis człekokształtna istota, humanoidalna, tak powiedzmy, kobieta, która nie bardzo pamięta, kim jest, staje agentką wywiadu tej armady, pomaga jednej czy drugiej stronie, że to też jest takie elementy polityczne, jak na wschód od zachodu możemy znaleźć. Tutaj nawet, no, polityka jest podstawą, tak, można powiedzieć, w tym komiksie, ponieważ mamy tutaj kolejne akcje, każdy zeszyt to jest zamknięta historia, plus właśnie kontynuację pewnego wątku głównego, związanego z jednej strony z kim jest Nawis, chociaż to się mniej więcej w Odzyskanych wspomnieniach dowiadujemy, oraz właśnie wątki takie polityczne związane z całą armadą, rządzeniem i wpływami jednych na drugich. Także i tutaj w tym zwartym, grublaśnym tomie, może nie takim jak od zachodu, tam było 500 stron, to jest niecałe 200, otrzymujemy sporo dawki klasycznego europejskiego komiksu SF. Czytałem negatywne recenzje chyba młodszych czytelników, którzy nie pamiętają Armady, jak weszła na rynek polski sprzed lata temu, że to jest troszkę nudne, demodé, trochę takie dziaderskie nawet można powiedzieć, ale wydaje mi się, że nie. Armada to jest kawał porządnego SF rozrywkowego. Nie, to nie jest Valerian, tak? Gdzie mamy pięć poziomów interpretacji, chociaż i tak Valeriana spłaszczono chociażby w filmie. To jest po prostu fajny komiks SF europejski, który warto przeczytać i znać na pamięć. Szczególnie, że jak mówię, no jak on wychodził w Polsce, to zapewne nie wszyscy te wszystkie tomy kupowali, no bo to było trudno dostępne, były komiksy i były, no, nie zarabialiśmy grosi, więc trzeba było jakoś kombinować. Teraz jest troszkę łatwiej, komiksy są bardziej dostępne, no i troszkę chyba więcej zarabiamy. Tak. Może coś się wydaje dziwne, po prostu podwyżki, ale ja pamiętam czasy, jak złoty 20 zarabiałem na godzinę, pracując w ochronie. No ale to były dawne czasy i pamiętajmy je z miłością. 20 tomów będzie wydawanych, jeszcze dwa tomy oryginalne, znaczy 20 części w dwóch jeszcze kolejnych tomach. Mamy tą pułapkę wspomnianą, w której nawis jest właśnie takim elementem rozgrywki, nie będę opowiadał o kim. Odzyskanie wspomnienia to komiks, w którym nawis wreszcie troszkę dowiadujemy się o jej przeszłości, ona też się dowiaduje, bo nie pamięta wszystkiego. Kolejny komiks, Niestały świat, to trochę taki świat w stylu szogunów, japońskich właśnie wojowników, oczywiście to wszystko dzieje się w kosmosie. I na końcu Wolna strefa, komiks może troszkę przegadany, a może po prostu jak przeczytałem już cztery na raz, to już mi się ten czwarty stawał trochę taki nudnawy, ale też kontynuujący wątki związane z Nawis, Armadą i z rzeczywistością tam, nie wiem, coś. Tutaj macie okładki wszystkich komiksów. Czy Armadę warto kupić? Oczywiście, że warto, bo to naprawdę porządny kawał z SF-u, klasyka. Tak. I dlatego trzeba ją kupić. A nie. Mówi, że nudne demodé i w ogóle. Jak można przeczytać tak kobietę? I na koniec komiks troszkę starszy, bo z 2020 roku. Predator kontra Sędzia Dredd kontra Obcy, Dziel i Plącz. Scenarzystą jest John Layman, znany chociażby z serii Chew. Ilustratorem jest Michael Aitken i Chris Moneyheim. Wydawnictwo Scream Comics, 108 stron, nieduży komiksik, twarda oprawa. Historia, no to jak to widzieliście, Aaron Wellman, tłumaczem jest. Predator kontra Sędzia Dredd kontra Obcy. No coś nie mogło być czy większego. Oczywiście nie jest to ilustracja Simona Bisleya, który zawsze mi się będzie kojarzył z Sędzią Dreddem dzięki wydawnictwu Team Semik, ale jest to łubu-dubu wielkie.
Od strony fabularnej nie ma co mówić. Po prostu w świecie sędziego Dredda pojawiają się i obcy, i predatory, ale tym razem nie jest im dobrze, ponieważ predator zostaje, że tak powiem, postrzelony przez pewne istoty, a z obcego wyssano Dena. Mamy tutaj strzelonego naukowca, który właśnie mutuje ludzi. Nazywa się on Reinstud. I tworzy różnego rodzaju hybrydy. Tutaj pojawiają się też różni predatorzy, którzy nie są na samej górze. Mamy też arcybiskupa Emoji, który jest ciekawym, dowcipnym dodatkiem do całej serii. No i nasi sędziowie muszą walczyć z jednej strony z obcymi, a z drugiej strony właśnie wspomnianym naukowcem, który eksperymentuje z DNA i wstrzykuje chociażby ludziom i predatorom fragmenty DNA obcego. I to jest główny wątek tego komiksu. Taki one shot, czyta się tak z jednym tchem, pół godzinki i tyle. Nie szukamy tutaj poziomów interpretacji i tego, czy rzeczywistość pokazana w komiksie prezentuje, nie wiem, problemy społeczne w Ameryce Północnej. Nie, to jest po prostu komiks o obcym predatorze i sędzią Dredd. Czy ma być fajny? Ma być dużo strzelania, masowe mordy, przepraszam, tak? I jakieś wątki. To właśnie jest ten fajny wątek, że z tym DNA i wszczekiwaniu i tam sędziowie zamieniają się w obcy. To jest taki spoiler, czy predatorzy, czy innej istoty w ogóle. No, tego. To ma być na fajności. No, lecimy na fajności. Nie jest to zbyt grube. Nie jest to za fajne, można powiedzieć, ale jest przyjemnie się doczyta. Chociaż oczywiście tylko na raz. I to jest właśnie minus tego oto komiksu. I wracamy do wspomnianych wcześniej opowieści. Conan, Cymmeri, tom drugi, Wydawnictwo Labrum. Potężne dzieło, ponad 200 stron, trzy opowieści. Córka Ludowego Olbrzyma, Skarłata Stadela oraz Stalowe Cienie w Blasku Księżyca. Robin Brecht, Luch Brunswick, Etienne Leroux, Virgin Augustine są ilustratorami tego komiksu. I znowu muszę przeczytać tłumacza, bo zawsze mówiłem, że będę tu. Ewa Malec. Naprawdę polecam. Najfajniejszy Conan wydawany w Polsce to ten Conan z Wydawnictwa Labrum. I Relaks wydawany w Polsce to też ten z Wydawnictwa Labrum. Spoiler. Wschód do zachodu. Apokalipsa. Ponad 500 stron. Komiksu duetu Jonathan Hickman, Nick Dragotta. Wydawnictwo Mucha Comics. Marek Starosta tłumaczem. Bardzo fajny, powiązany horror z political fiction, z thrillerem. Światem alternatywnym, w którym to no nie mamy innej Ameryki, jest Unia, Konfederacja, wcale, że tak powiem, wojna nie potoczyła się tak jak tego, a na początku XX wieku wszystko to się rozsypało, pojawiły się no, dziwne rządy, dziwne światy. I po tych 150 latach, powiedzmy tak, bo to jest 2054, jeśli dobrze kojarzę, gdzie się dzieje, jest apokalipsy się odnawiają, ale śmierć się nie odnowił. Śmierć jest nadal dorosły i próbuje znaleźć tego, kto go chciał wykończyć i kto wykończył jego kobietę. No, ale to nie jest tylko wątek. Politycznych wątków jest tu wiele i bardzo fajny. Jest to przyjemny komiks na wakacje, idealny. 500 stron, no, siedzieć i czytać. Kolejny komiks to Armada, tom trzeci, zbiorówka od wydawnictwa Egmont, to jest 9-12 w oryginale, tak? Pułapka odzyskania sumienia, niestały świat i wolna strefa. Jean David Morvan, Philippe Bouchet, twórcy Maria ma się być tłumaczką, klasyka francuskiego komiksu S po znaku SF. Polecam, bo warto. Ja wiem, że niektórzy mówią, że to trochę taki już za stary i mógł być trochę głębszy, ale to nie o to chodzi. I Predator kontra Recenzja, Dread kontra Obcy, Dziel i Plącz, Wydawnictwo Screen Comics. Bardzo przyjemna, chociaż niezobowiązująca historyjka, króciutka, troszkę za króciutka. John Layman, Michel Atien, Chris Moyhem ilustratorami ta dwójka, a pierwszy jest scenarzystą. Tłumaczem jest, jak mówiłem wcześniej, Aaron Wellman. Może za krótkie, faktycznie, ale taki komiks też również wyszedł u nas w Polsce. Crossover trzech stron z elementami właśnie szalonego naukowca. To ten element jest oczywiście najfajniejszy. I to tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Nie będę mówił, który wam komiks kupić. Jeśli macie, że tak powiem, kupić na wakacje jeden, to może na wschód do zachodu
To, no ale Conan też jest super, no więc nie będę wam mówił. Armada jak zwykle jest super, a Predator, Sędzia Drealien, no nazwy są super, cross za króciutki, ale możecie też go zapewne zakupić. Więc tyle w dzisiejszym odcinku, widzimy się wkrótce i tyle.